Pierwsze wzmianki o naszym mieście pochodzą z dokumentów datowanych na połowę XV wieku. Z całą pewnością nim wyrosły wielopiętrowe domostwa z betonu i asfaltowe arterie, żyli tu od dawna nasi przodkowie, Tyszanie. Żyli w środku puszczy pełnej jezior, skąd odławiali ryby, z lasu zaś pozyskiwali zwierzynę. Nad nimi opiekę gospodarską sprawował pan na Zamku Pszczyńskim. Przez jego tereny biegł prowadzący od północnego zachodu przez Mikołów trakt. Wędrowali nim kupcy. Trakt ów zwie się dziś ulicą Mikołowską. Z południa na północ biegł drugi szlak prowadzący do Katowic i Chorzowa, dziś zwany Aleją Bielską. Przyszedł czas, gdy mieszkańcom leżącej na skrzyżowaniu osady uprzykrzyły się wędrówki do najbliższej świątyni w Mikołowie. Wtedy to na wzgórzu postawiono kościół. Z jego wieży rozciągał się piękny widok. Jest rok 1933. Gmina Tychy otrzymuje prawa miejskie. Wioska z targowiskiem, stawem, kościołem i browarem zmienia się w miasto. Władzę sprawowano z niewielkiego magistratu. By sprostać potrzebom zarządzania, już w 1906 roku wspólnymi siłami postawiono budynek, w którym obecnie mieści się prokuratura. Naczelnik, Jan Wieczorek, przy pomocy garstki pracowników zarządzał wioską. Dzięki jego staraniom gmina otrzymała prawa miejskie. Niechętnie ujawnianym epizodem historii jest tyski imperializm kolonialny. Pełni animuszu i swady Tyszanie utworzyli oddział Ligi Morskiej i Kolonialnej. Dlaczego morskiej? Chodziło o dostęp do morza, do portów, o możliwość wolnego handlu, wreszcie o pokaz naszej polskiej militarnej siły, o flotę wojenną. Cele te okazały się przekonywające, zwłaszcza, że na horyzoncie jawiła się wizja polskich kolonii. Tyszanie w Brazylii? Dlaczego nie? Do kolonizacji nie doszło, bo rozpętała się wojna. Morskie aspiracje Tyszan zmaterializowały się po roku 1945, na przełomie lat 70. i 80. zwodowano statek MS Tychy. Za apteką widzimy budynek Śląskiej Policji Państwowej. Obecnie zostało po nim puste miejsce. Tyskie siły policyjne w osobie posterunkowego Mitręgi utrzymywały spokój w mieście. Jakie to czasy, kiedy za porządek odpowiadał jeden, słownie jeden policjant. Tuż obok posterunku znajdowała się pierwsza apteka. Jej elewację stanowił mur pruski. Niestety, nie możemy go dziś w pełni podziwiać. Poruszając się ulicą Damrota w kierunku kościoła widzimy pałacyk. Obecnie siedzibę banku spółdzielczego. Tuż obok miejsce poślednie, ale ważne. To tu można było kupić rower. Wyjątkowo popularny wśród Tyszan środek transportu indywidualnego. Dwukołowiec był tani, niezawodny, nie wymagał stacji benzynowej ani worka z owsem. Pół wieku później próbował go zdetronizować włoski minisamochód. Atak został odparty i tyscy rowerzyści doczekali się sieci specjalnych dróg. Przed kościołem Marii Magdaleny na obszarze, który zajmował niegdyś staw, powstało targowisko. Handlowano wszystkim, choć przeważały towary o charakterze użytkowym. Wyroby karncarskie, meble, artykuły rolne. No właśnie, miasto to czy wieś? Wśród handlujących widzimy Tyszanki z lat 50. To są zdjęcia z tego okresu. Prawa miejskie prawami, a przyzwyczajenia wiejskie okazały się silniejsze. Do dziś starzy mieszkańcy Wilkowej, udając się do Mikołowa, mówią: idziemy do miasta, a gdy celem wędrówki są Tychy, usłyszeć można: idziemy do wsi. Patrząc na zdjęcia, przyznamy im rację. Prócz rowerów, najważniejszym środkiem transportu był wóz, napędzany wierzchowcem. Koni w Tychach było sporo, bo tyskie piwo rozwożono wozami zaprzężonymi w belgijoki.
Konie niezwykle silne i pracowite. Nieco mniejsze, cywilne rumaki dowoziły na targ towary i ich właścicieli. Tak wyglądał rynek tuż przed wojną. Po lewej stronie stał dom i sklep Augusta Stabika. Budynek spłonął 27 stycznia 1945 roku. Właściciel zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Centrum miasta. W centrum stoi tajemnicza czarna budka. To przystanek autobusowy. Po lewej stronie hotel, z racji swojej lokalizacji zwany centralnym. Po prawej stronie kamienica drabików. W jej parterowej części znajduje się dziś raj dla majsterkowiczów. Na przełomie lat 50. i 60. na miejscu ulicy Stawowej powstała ulica Mariana Buczka. Oto widok z dachu budynków przy niej stojących. Czym kojarzy się nasze miasto? Nie ma co ukrywać. Z produktem wytwarzanym z jęczmienia, szyszek chmielu, no i wody. Świetnej wody, czerpanej ze studni głębinowych w wilkowickim lesie i z garbu mikołowskiego, czyli z Gronia. Browar powstał bardzo dawno temu, wcześniej niż podaje etykieta na butelce czy puszce. Rozbudował go książę Pszczyński i zrobił z niego dobry interes, europejską markę. No i oczywiście zarobił fortunę. Książęca wytwórnia budowała dla pracowników mieszkania i dbała o ich potrzeby socjalne. Miała też tuż po wojnie swoją szkołę, przedszkole, klub sportowy i domy wypoczynkowe. W parku browarnianym organizowano dla mieszkańców imprezy. Pito piwo, słuchano muzyki i grano w kręgle. Za dzisiejszym wyszynkiem piwa były zabudowania kręgielni, do której kamienne fundamenty przywieziono aż z Włoch. Kręgle były w Tychach popularne, być może wrócą jeszcze kiedyś do łask. Po drugiej stronie dzisiejszej ulicy Katowickiej, na terenie browaru, znajduje się kaplica ewangelicka. W niej oglądać możemy ekspozycję poświęconą piwowarstwu. Tyski rynek przyciąga mieszkańców nie tylko urodą. Oto instytucja tylko dla pani. Elegantki w salonie fryzjerskim czesały się nie tylko od święta. Prałat kaplica napominał, że aby utrzymać chłopa przy sobie, gospodyni musi być zadbana. Dobrodziej widać prowadził coś na kształt przysposobienia do życia w rodzinie. Wśród sklepów najsłynniejszy. Sklep Szczepanków. Nazwałbym go wielobranżowym. Oferował gospodarzom cement, papę, klejbermasę, czyli klej, trzcinę sufitową, gwoździe i terę, czyli smołę. Dla pań w witrynie na serwetkach ustawiono obok siebie młynki do kawy i pieprzu, lampy naftowe, pojemniki na przyprawy, waga kuchenna i chochelki, niezbędne w każdej śląskiej kuchni. Patrząc dalej, w kierunku kościoła, widzimy aptekę. Mimo zawieruch wojennych i politycznych, apteki nie zmieniają swojej lokalizacji. Są niewzruszoną ostoją spokoju. Po lewej stronie wspomniany wcześniej przystanek komunikacji autobusowej. Wędrując dalej ulicą Sienkiewicza, trafimy na pizzerię
i restauracje. Niegdyś również sprzedawano tu żywiec, nie piwo, a mięso z uboju, bowiem w tym miejscu znajdowała się rzeźnia i sklep. Naprzeciwko dom doktora Richtera. Po wojnie przepiękna willa, zabytek kultury, pozostała w rękach lekarza, doktora Olaka. Wróćmy jednak do sklepu z mięsem. Pan Piwko handlował krupniokami, czyli kaszanką, żymlokami, czyli bułczanką, leberwusztem, czyli wątrobianką i prezwusztem, czyli salcesonem. Kto to dzisiaj wie? Nie dość, że nazwy poszły w niepamięć, to i smak tych delicjałów zaniknął. W głębi, pomiędzy sklepem Piwka a domem Richtera, zabudowania domu państwa Poidów. Oto co widzimy z wieży kościoła, patrząc w kierunku północnym, w kierunku Radziejówki. Dom dziecka, czyli sierociniec. Okres powstań śląskich odebrał wielu dzieciom rodziców. Inicjatywę budowy sierocińca podjął jeszcze na początku wieku ksiądz Karol Palica. Jego pomysł zrealizował ksiądz dziekan Kapica. Na lewo od sierocińca rysują się kontury cmentarza. Jeszcze dalej powstanie drugie miejskie liceum, nazwane imieniem Cypriana Kamila Norwida. Za budynkami ulica Mikołowska, tuż po wojnie pusta, z rzadka przejeżdżają nią konne wozy transportujące piwo z browaru. Dziś Mikołowska jest miejscem długiego postoju samochodów ciężarowych korzystających z ustalonego przed wiekami szlaku komunikacyjnego. Patrząc bardziej na prawo, widzimy dom sióstr zakonnych i willę właściciela linii autobusowej do Katowic i Murcek. Piękny to rejon naszego miasta. Szkoda, że zupełnie nieznany. Ceglane domy i zieleń pięknie kontrastują ze sobą. Widok na wschód zmienił się nie do poznania. Z dwóch wież browarnianych ostała się jedna. Współczesna architektura przemysłowa nie dorównuje pięknem ceglanym elewacjom starego browaru. Patrząc na południowy zachód, widzimy Glinkę. Na gospodarstwach rolnych wyrosło najpierw miasteczko barakowe, później osiedle B i zakład elektroniki górniczej, chluba powojennych Tychów. By powstał, władze miejskie odbierały starotyszanom ojcowizny. Ludzka krzywda stała się ceną postępu. Restauracja Waltera Strzeleckiego mieściła w części parterowej piwiarnię, która
która później przeniosła się do ogródka, na zewnątrz. Dziś jest tu dom przyjęć weselnych. Prałat kapica w niedzielę zbierał tam książeczki do nabożeństwa, by z wymówkami oddać je właścicielom. Był srogi, ale doradzał. Jeżeli już musicie siedzieć przy tym piwsku, to przynajmniej róbcie to z jakimś pożytkiem. Tak oto powstała idea Towarzystwa Kasyno Obywatelskie. Pojawiło się miejsce, gdzie przy piwie wypadało politykować. Dzisiaj powiedzielibyśmy tyskie biesiady polityczne. Oto jak piciu piwa można było nadać głębszy sens. Oto tyski rynek. Widzimy dom drabików, w którym mieści się obecnie raj dla majsterkowiczów. Piękna ceglana zabudowa kontrastuje z kolorami elewacji nowej zabudowy. Przed kamienicą zaplanowano po wojnie nową ulicę Mariana Buczka, dzisiaj zwaną Boheńskiego. Tychy się budują. Z tego niewielkiego miasta, raczej miasteczka, powstało 130-tysięczne miasto o nowoczesnej infrastrukturze i rozwiązaniach urbanistycznych. Twórcy przeszli za życia do legendy. Mam na myśli profesorów Adamczewską-Weichert i Kazimierza Weicherta. Jak dynamiczne budowanie, to potrzebni fachowcy. Tych na Śląsku brakowało. Oddano im przeto technikum budowlane, zwane niegdyś Szkołą Rzemiosł Budowlanych. Inwestorem nie było państwo, a budowniczowie z całego Śląska. Szkoła powstała jako czyn społeczny. Nadzór nad realizacją sprawował sam generał Ziętek. Aleja Niepodległości. Różne miała nazwy, od Paprocańskiej przez Rewolucji, oczywiście październikowej, do Niepodległości wreszcie. Szeroka, z pasami zieleni, przygotowana do dużego ruchu ulicznego. Niedługo wjadą na nie małe Fiaty. Na razie Warszawy, Syrenki i Mikrusy. Prawdziwie polskie samochody. A oto widok z dachu budynku, w którym w tej chwili znajduje się Urząd Skarbowy. Na terenie pierwszych osiedli A i B, tam gdzie dzisiaj stoją wieżowce zakładu elektroniki górniczej, stało miasteczko barakowe. Miejsce tymczasowego zakwaterowania budowniczych z wyjątkową infrastrukturą. Hotelami robotniczymi, stołówką, kinem i radiowęzłem. Nowo wybudowane bloki wciskają się w zagony pola czardybonów i bezlitośnie wypychają je w niepamięć. Na tym terenie powstaną mieszkania. Dom handlowy AZ, przychodnie, szkoły i przedszkola. Zabudowania przy ulicy Budowlanych stanęły na ojcowiznach Tyszan. Taką cenę mieli zapłacić za postęp. Doświadczyli zalegalizowanej krzywdy dziejowej. Na ulicy Budowlanych w jednym z opustoszałych budynków zagościł komisariat Milicji Obywatelskiej. Thank you.
za ulicą Budowlanych plac Bolesława Bieruta, centrum kultury Nowych Tychów. Przy wejściu do kina kultowa restauracja Mimoza. Kto dzisiaj pamięta dancing i kawę parzoną z łyżeczką w szklance? Naprzeciw Biuro Wystaw Artystycznych, czyli Galeria BWA. Dzisiaj znajduje się w niej Galeria Miriam. Między kinem a galerią postój taksówek z jakże malowniczymi warszawami. Opodal kina pierwsza biblioteka publiczna, a jakże na ulicy Bibliotecznej. Tak wyglądała wiejska zabudowa Tychów wokół kina Andromeda. Przestrzeń zamknięta od wschodu ulicą Biblioteczną, od zachodu ulicą Buczka. Po domostwach krytych strzechą pozostanie jedynie wspomnienie. Rośnie nowe pokolenie Tyszan, obywateli zjednoczonej Europy, na mapie której zaznaczono mały punkcik, naszą małą ojczyznę.